Wdzięczność za tegoroczne plony, zasłużony odpoczynek i wspólne świętowanie. Po okresie wytężonej pracy przy żniwach mieszkańcy gminy Tworóg podziękowali za zebrane plony. W tym roku zakończenie prac polowych świętowano w Boruszowicach Hanusku. Świętujemy dzisiaj święto plonów i święto rolnicze i rolników. Czyli wszystko, co udało się w tym roku zebrać z pól i zagospodarować do mieszkańców i na cały rok. Myślę, że te plony wystarczą, żeby nikomu nie brakło na chleb i żyli w dostatku, o tak bym się wyraził. Niedzielne obchody dożynkowe rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miejscowości na plac Biesiadny, gdzie miało miejsce przekazanie chleba dożynkowego przez tegorocznych starostów na ręce wójta gminy. Podczas święta plonów podziękowano również rolnikom za ich ciężką i pełną poświęceń pracę w rolnictwie. Pamiętamy jeszcze, jak to wyglądało w czasie pandemii, jak z półek znikały makarony, jak mąka znikała, ludzie patrzyli z taką trwogą, czy w ogóle wystarczy tam tego jedzenia. Okazuje się, że wtedy rolnicy spokojnie sprostali temu zadaniu, dzisiaj tak samo. Uważam, że tym bardziej po takim doświadczeniu powinniśmy pamiętać, że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest takim fundamentem, najważniejszym. Uczestnicy dożynek mogli podziwiać także budzące zachwyt korony dożynkowe, które są efektem często wielotygodniowej pracy mieszkańców poszczególnych miejscowości. Pierwszym moim zadaniem było uzbieranie zboża, nie? Powiem, jak było w tym roku, tak było. Plony jakie były, takie były, ale trzeba się było uwinąć, dlatego że zboże szybko po deszczach czerniało, nie? Więc pozbierałam, wysuszyłam, no i zaangażowałam całe moje koło. Wolnymi wieczorami spotykałyśmy się, no i tak, myślę, że nam się udało. Mieliśmy taki kalendarz, nie wiem, chyba z 2017 roku. No i tam każdy miesiąc była inna korona. No i tak żeśmy po prostu się tym sugerowały, coś z jednej, coś z drugiej. Zawsze miałyśmy takie bardzo bogate, dużo w kwiatach i chciałyśmy teraz, żeby była taka inna po prostu, taka minimalistyczna. Gałązki wiążemy, no i później to plotemy. Głównie ja to plotę już na pręty, nie? Są to takie mile spędzone chwile? Bardzo, bardzo. Już czekamy. Niektóre same dzwonią, panie, bo już robicie, zaczynacie już. No i tak, bardzo. Oprócz tradycyjnych elementów obchodów, na przybyłych gości czekała bogata część artystyczna oraz atrakcje towarzyszące. Pogoda nam dopisuje, klimat jest, atmosfera jest. W tyle słychać właśnie koncert zespołu orkiestry Dance Dance z poszczególnych naszych sołectw. Dodatkowymi atrakcjami w tym roku jest koncert zespołów Kobiety na Walizkach. Będzie zespół ABBA, będzie zespół Fest. Ogólnie liczymy na fajną imprezę, a na koniec zakończymy wszystko z dyskoteką z DJ-em. Dla naszych najmłodszych czekają dodatkowe atrakcje, takie jak darmowe dmuchańce. Są dwa do wyboru, jest zamek, jest skocznia, więc myślę, że będą chętnie na nich brać udział. Impreza była ukoronowaniem całorocznej pracy rolników oraz okazją do integracji i świetnej zabawy. Hej, przybywa, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas.